Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Ostatnio na naszym kanale pojawiło się bardzo dużo filmów takich tematycznych, albo gdy gramy, albo gdy wypowiadamy się w jakimś temacie, albo jakieś challenge. Bardzo mało było vlogów. Chciałyśmy, abyście odpoczęli od nas, właśnie nie nagrywałyśmy tej formy, ponieważ myślałyśmy, że po grudniowym maratonie będziecie mieli już dosyć vlogów. Ale okazało się, że w komentarzach właśnie pod tymi tematycznymi filmami piszecie, że tęsknicie za naszymi vlogami, więc dzisiaj taki nagrywamy. Ja, kochani, teraz z mężem wybieram się do Ikei. Do Ikei, do Agaty. Interesuje nas dział z dekoracjami, ponieważ, jak wiecie, miałam remont w pokoju i gdy właśnie ten remont robiliśmy, no to był okres przedświąteczny, więc właściwie większość ozdób, czyli jakichś figurek, wazonów, obrazków, dotyczyła świąt Bożego Narodzenia. No i gdy przyszedł czas, że zdjęłam te wszystkie dekoracje, no to okazało się, że mam pusto w pokoju. To znaczy, meble są oczywiście, ale na tych meblach jest pusto i mi się to nie podoba, więc poprosiłam męża, aby mnie zabrał do Ikei, do Agaty i żebyśmy coś kupili, żeby w naszym pokoju nie było już tak pusto, bo mi się to w ogóle nie podoba. Także my jedziemy, a Paulina zostaje sama w domu. Teraz leży. Powiedziała, że absolutnie mam jej nie nagrywać, ponieważ leży w łóżku, wśród poduszek, jest w ogóle w stanie... Rozkładu, mój mąż powiedział. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale tak to mniej więcej wygląda. Obraziła się chyba. Nie no, muszę cię teraz pokazać, że się uśmiechasz, bo widzowie... Uśmiecham się! Bo widzowie naprawdę pomyślą, że się na mnie obraziła i że tak powiedziała. Nie. Ja powiedziałam. To chociaż troszeczkę, przez moment. Ach! Ach, powiedziała ach. No dobra, no to jej nie pokażę. Wiem, że przywitała się z wami już moja mama, ale chcę troszkę wyjść z twarzą z całej sytuacji, więc witam się również ja. Zadbałam o swoją twarz, nałożyłam maseczkę, tu mam Eveline, maseczka aloesowa, błyskawiczna, wilżająca, 3 w 1. No i wyglądam troszkę lepiej niż przed chwilą, jak jeszcze leżałam w łóżku. Oglądałam sobie serial i odpoczywałam, korzystałam jeszcze z tego, że mam wakacje, ferie. Mam ferie zimowe na pewno, ponieważ właśnie za oknem pada śnieg. Jeszcze kilka dni temu wstawiałam na naszego Insta zdjęcie, świeciło piękne słońce, a dzisiaj zobaczcie, co się dzieje za oknem. No niestety dopadła nas taka, a nie inna pogoda, mam nadzieję, że nie jest mroźno, ponieważ będę musiała dzisiaj niestety wyjść z domu. Jestem ostatnio tak leniwa, że po prostu mi się nie chce. No ale wiecie, zawsze fajnie jest się spotkać ze znajomymi, więc wyjdę, zadbam troszkę o nasze relacje i kontakty. I będzie fajnie, na pewno. Przypiekam sobie w piekarniku ziemniaczki i to będzie mój obiadek. Jeszcze może przyrządzę sobie jakieś mięsko, może podsmażę kurczaczka, no i będę miała obiadek. Tak, wiem, wszystko znowu zdrabniam. Wiem, że są takie osoby, które naprawdę nie lubią, jak ktoś zdrabnia wszystkie słowa, które wypowiada, ale co ja na to poradzę, skoro jestem sobą, jak tak robię? Naprawdę, my z mamą mamy tak, że wszystko zdrabniamy, jakoś nam to wychodzi naturalnie, jest tak... słodko. No i tak sobie mówimy. Przykro mi, że tego nie rozumiecie, ale będę zdrabniać dalej. No sorry. Długo to trwało, ale w końcu jesteśmy. Kochani, gdy wyjeżdżaliśmy w stronę Katowic, drogi były czarne, było tak właściwie niezimowo, a gdy wracaliśmy, zasypało nas śniegiem. Było tyle niebezpiecznych sytuacji na drodze, było ślisko, oczywiście śnieg nie był jeszcze z dróg odgarnięty, więc jechało się naprawdę niefajnie. Ale dojechaliśmy, jesteśmy w domku. Zrobiłam zakupy, może nie jestem aż tak bardzo zadowolona, jak chciałam być, no ale coś tam kupiłam i teraz wam wszystko pokażę.
Kochani, wszystko już powyciągałam z siatek, poustawiałam to sobie na stole, aby Wam pokazać całe moje zakupy. Byłam w trzech sklepach, w IKEA, w Agacie, w Katowicach oraz w drodze powrotnej zajechaliśmy do Rybnika, do sklepu hurtowni, właściwie takiej hurtowni z artykułami dekoracyjnymi. Nazywa się ta hurtownia Rojek Dekor i tam właśnie też kupiłam właściwie większość rzeczy, tak mi się wydaje. Dobra, widzicie, zza kwiatków widać słonie. Bardzo ładnie to wygląda, no ale dobra. Zacznijmy od czego zaczniemy? Zaczniemy od Agaty, dobra. Poszewki kupiłam w Agacie, nie mam na nie ostrości, zaraz będę miała. Poduszki kupiłam w Agacie. Pokój mam w kolorach właśnie brązowy, szary, biały i właśnie te poduszki o takim samym wzorze, ale w różnych odcieniach będą mi do pokoju pasowały. Kupiłam same poszewki, ale już przed nagrywaniem musiałam założyć i sprawdzić, czy rozmiar poduszek, które miałam, pasują i w ogóle czy ładnie to wygląda. Bo muszę Wam powiedzieć, że wszystko już wcześniej ustawiłam, każda rzecz już ma swoje miejsce, no ale... Ale pokrótce powiem Wam, co w ogóle kupiłam. Dobra, poduszki mogą już iść na tapczan. W Agacie kupiłam też trzy sztuczne kwiatki w takiej glinianej doniczce z napisem Home. Pewnie się dziwicie, dlaczego akurat sztuczne kwiatki, ale akurat miesiąc temu, gdy poprzednio kupowałam właśnie takie dekoracje do pokoju, kupiłam w IKEA prawdziwe kwiatki. I mimo tego, że stosowałam się do zaleceń producenta, czyli podlewałam tyle, ile trzeba było podlewać, stały kwiatki w takim mało nasłonecznionym miejscu, to i tak po 3 tygodniach mi oklapły i całkowicie się zmarnowały i były tylko do wyrzucenia. Więc postanowiłam kupić sztuczne kwiatki. Dla tych kwiatków znalazłam miejsce w przedpokoju, więc w tym bardziej potrzebuję właśnie sztuczne, no bo żywe kwiatki potrzebują słońca, a w przedpokoju tego słońca niestety nie ma. W IKEA kupiłam takie materiałowe podstawki pod talerze i są one takie kolorowe i tak patrząc na mój pokój, to gdy dam te podstawki na stół, no to będą one jedynym elementem kolorowym w moim pokoju, ale ja myślę, że z tymi podstawkami poczekam, aż zrobię wystrój taki wiosenny, wielkanocny. Kupiłam 4 takie podstawki, ponieważ mam 4 krzesła przy stole, także 4 podstawki. W IKEA kupiłam także takie sztuczne kwiatki. Takie sztuczne kwiatki w doniczce. Nie pamiętam, ile te kwiatki kosztowały. Aha, bo poduszki kosztowały 20 parę złotych. Te kwiatki w doniczce kosztowały 30 parę złotych. Podstawki nie pamiętam, ale myślę, że nie kosztowały więcej jak 10-15 zł jedna. I te kwiatki też nie pamiętam, ile kosztowały, ale też nie były bardzo drogie, ponieważ w IKEA te sztuczne kwiatki drogie nie są. Te kwiatki będą stały koło telewizora, bardzo ładnie wyglądają. Już wiem, że ładnie wyglądają. W pokoju mam też takie drewniane elementy i te doniczki, takie wiklinowe, idealnie pasują. Po prostu ja chcę, żeby ten pokój był taki ciepły, domowy, więc takie elementy właśnie taki nastrój wprowadzają, więc jestem z tego zadowolona. Te kwiatki idą już na swoje miejsce. No i z racji tego, że niewiele rzeczy kupiłam w IKEA i w Agacie, no to mąż zawiózł mnie do tego Rojka i tam, gdy zobaczyłam te dwa słonie, od razu się w nich zakochałam, musiały być moje. Ten mniejszy kosztował 25 zł, a ten duży 30 zł. Ten jest taki metalowy, a ten jest taki szary z połyskiem i niby nie pasują, ale jednak gdy postawię je obok siebie, to wydaje mi się, że to jest grany duet. Żeby wszystko tworzyło jakąś całość, bo tutaj mam metalowego słonia, to musiałam dokupić jeszcze jakiś metalowy, taki metaliczny element, więc mam tutaj dwie kule. Ta kosztowała chyba 10 albo 15 zł. Ona jest taka mniejsza, ale taka nie całkiem malutka.
a ta duża kosztowała około 25-30 zł. Także słoń łączy się z tymi metalowymi kulami i muszę Wam powiedzieć, że to naprawdę świetnie wygląda. Ostatnią rzeczą, którą Wam pokażę, jest komplet trzech takich wazoników, dzbanków. One były kupione w Rojek Dekor i te dzbanki mi się spodobały ze względu na ich kształt. Ten dzbanek, widzicie, jest taki asymetryczny. On nie jest równy, więc to mi się w nim spodobało. I do tego wszystkiego te trzy dzbanki tworzą komplet nie ze względu na ich kształt, no bo widzicie, tutaj mamy taką baryłkę, ale ze względu na fakturę. I właśnie ta faktura mi się bardzo spodobała, bo jak widzicie, ona jest taka nierówna, gdzieniegdzie ma takie elementy błyszczące. No i dlatego je kupiłam. Ten największy dzbanek, on jest taki dość wysoki, myślę, że ma gdzieś około 40 cm, to on kosztował około 60-70 zł. Ten kosztował chyba 40-50 zł, a ten 30 parę złotych. No więc trochę pieniążków dzisiaj wydałam, ale po prostu musiałam, no musiałam ozdobić swój pokój i teraz wygląda to pięknie. Tak. Zobaczcie, ile śniegu napadało. Paulina w różowym płaszczyku zniknęła za garażami. To ja miałam zawieźć Paulinę do jej koleżanki, ale... Mój mąż stwierdził, że przy takiej pogodzie i przy nieodśnieżonych drogach to on właściwie boi się mnie puścić, więc stwierdził, że pojedzie sam, a ja jadę z nim, aby mu potowarzyszyć. A co, będę w domu sama siedzieć? Jak ja cały dzień. No właśnie, smutno tak samemu w domu siedzieć, prawda, kochani? Odstawiliśmy już Paulinę. Warunki na drodze no, nie są za ciekawe. No i muszę powiedzieć, że cieszę się, że mój mąż zaproponował, że to jednak on odwiezie Paulinę. Że nie chciało mu się i nie że chciało nie chciało ci się. Ale nie miałeś wyjścia. Stwierdziłeś, że ty to zrobisz lepiej, a na pewno bezpieczniej. I nie chcesz nas narażać, tak? Ani mnie, ani córki, tak? Mam kochanego męża. Niektórzy z Was, te osoby, które widziały nasz odcinek Tęsknimy, wiedzą, że byłyśmy w Irlandii. My już jesteśmy w domku, jak widzicie. Ale wielu z Was pytało, czy będą vlogi z Irlandii. Otóż, kochani, nie nagrywałyśmy nic. Nie nagrałyśmy żadnego materiału, żadnego vloga. Nie wiem, Paulinka może coś tam snapowała, ale chyba też niewiele, co? No. Byłyśmy tam odwiedzić rodzinkę i poświęciłyśmy się temu bezgranicznie. Także nie zawracałyśmy sobie głowy vlogowanie, musicie nam to wybaczyć, to był nasz czas. Także vlogów z Irlandii tym razem nie będzie. A my poznałyśmy nowego członka rodziny, Fabianka, super chłopaczek, ma teraz 4 miesiące, tak? Jagódka urosła, ma już 1,5 roku, więc już jest też fajną dziewczynką. No i tyle, tyle z takich informacji. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Oczywiście możecie w komentarzach pisać nam, jakie filmy chcecie zobaczyć na naszym kanale. Pa, pa, kochani. Bye.